Witam, w dzisiejszym filmiku przedstawię wam moją topkę najbardziej niedocenionych postaci w Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, których przynajmniej ja niezmiernie doceniam. Zanim jednak przejdziemy do tej topki, to kilka słów wprowadzenia. Ta topka jest kompletnie subiektywna, ale żeby spotęgować ten efekt, to powiem wam o moich obserwacjach w tym anime. Tak naprawdę można by tu wrzucić prawie wszystkie postacie w wieku Naruto. Większość z nich została dosłownie pominięta czy też olana i pokazywana bardzo rzadko, co powodowało, że gdy coś o nich się dowiadywaliśmy, to najczęściej był to filler albo tylko z pozoru coś ważnego. Niektórych z nich wam pokażę, ale raczej tych ważniejszych. Lecimy. 10. Hyuga Neji. Gdy tylko pomyślałem o tym filmiku, pierwszy, kto pojawił mi się przed oczami, był właśnie Neji. Co zabawniejsze, to wcale go na początku nie lubiłem, wydawał mi się arogancki, uważający się za niepokonanego, zapatrzonego tylko w siebie. To się zmieniło, ale dziś przecież nie o tym. Neji jest chyba najwcześniejszym przykładem osoby, która zaczęła być hype'owana, a następnie całkowicie zapomniana. Śmieszniejsze jest to, że on jest również posiadaczem Byakugana, o którym już robiłem filmik i nawet w tytule ma zawarte słowa najbardziej niedocenione Kekkei Genkai. W tym więc przypadku efekt potęguje się. Główną bronią Nejiego był Byakugan, który też przestał być z czasem rozwijany. Bo przeanalizujmy na szybko jego życie w naszym ukochanym anime. Powiedziane zostało, że jest geniuszem swoich czasów, pokazał nam swoją siłę, dosłownie niszcząc Hinatę, a następnie zmierzył się z Naruto, z którym przegrał, bo tego wymagała fabuła, ale wciąż trzymał poziom. Następnie potem miał spore problemy z Kidomaru, ale jako jedyny z ekipy, która miała uratować Sasuke, pokonał go własną siłą, bez żadnej pomocy, bez żadnych wspomagaczy. Co mamy dalej? No, jego śmierć. To znaczy, to nie tak, że już więcej nie został pokazany czy coś, po prostu to są jego najważniejsze momenty z życia, które pewnie pamięta każdy z nas. Gość kreowany na geniusza miał trzy ważne dla siebie walki, a w dodatku na końcu został zabity tak źle, że ten moment budzi więcej śmiechu niż smutku. 9. Hiruzen Sarutobi. To może być bardzo dziwne dla niektórych, jakim cudem Hokage, ktoś najsilniejszy w swoim okresie życia, może być niedoceniony. Ano może. Sytuacja jest w sumie podobna do poprzednika. Pomimo tego, że kładziony jest już od początku nacisk na wytłumaczenie, kim jest Hokage, to tego zupełnie nie widać. W pierwszym Naruto Hiruzen ma tylko jeden moment, w którym pokonuje wskrzeszeńców Orochimaru, czyli pierwszego i drugiego Hokage. Tylko problem w tym, że no my w tym momencie nie wiemy o nich praktycznie nic. Może to tylko moje odczucia, ale gdy oglądałem tę walkę, to nudziła mnie. Nawet nie było mi szkoda Hiruzena, gdy umierał, bo niby dlaczego? Widzieliśmy go do tej pory kilka razy z fajką i nic poza tym. Tylko że w tym przykładzie jest odwrotnie jak u Nejiego. To znaczy, Hiruzen był tak naprawdę budowany dopiero później. Okazywało się wtedy, że to przekozak, ma niesamowite umiejętności i wie bardzo, bardzo dużo. Niestety musimy się tego dowiadywać trochę na własną rękę, ponieważ przez te 720 odcinków mogliśmy zgubić te informacje. I tak było po prostu w moim przypadku. 8. Shino Aburame. Ta pozycja musiała tutaj trafić. To znaczy, twórcy stawiali sprawę jasno. Shino od początku był przedstawiany jako pomijany gość, któremu często się przerywa i nie chce się go słuchać. I to był zabieg komediowy, a jednocześnie zabijający tą postać. Może was zdziwi to porównanie, ale ja bym go porównał do Itachiego pod względem bycia takim badassem. Gość najczęściej stał w miejscu i prosto w twarz mówił przeciwnikowi, jak on przegra. Pomimo że techniki w sumie całego klanu Aburame nie są jakoś zniewalająco spektakularne, to taki Shino, znając swoje możliwości, może sobie stać i na odległość niszczyć przeciwnika. Nie wiem jak wy odbieracie tą postać, ale dla mnie jest to niewykorzystany potencjał. Tym bardziej, że jego robaki mogą ewoluować i w sumie to może się dostosować do każdych warunków. 7. Lalkarze. Powiem ogólnie bez wskazywania konkretnie na jakiegoś Kankuro czy Sasoriego, bo to jest kolejny styl walki, który no po prostu został opluty i o tym trzeba mówić. Lalkarstwo pojawiło się dość wcześnie i ma naprawdę wiele plusów, jeśli jest dobrze wykorzystane. Tymczasem jeśli zapytasz przeciętnego widza Naruto o lalkarzy, to ci powie, no istniał jakiś Kankuro i Sasori, z czego ten drugi został pokonany przez starą babę i Sakurę XD. I wiadomo, to szyderka, bo śmiesznie, zabawnie i działa tutaj fabułka, ale prawda jest taka, że mistrzowie marionetek to totalne koksy, jeśli idzie o wykorzystanie swoich zabawek.
Mają one mnóstwo broni, trucizny, piły, można je dowolnie rozkładać na więcej części, jeśli są do tego przystosowane, czy też mogą pełnić najróżniejsze funkcje, od obrony do ataku, aż po chociażby chwytanie. Tymczasem potencjał tego stylu walki został rozpoczęty i jednocześnie zakończony na początku Shippudena. Później nawet na wojnie, gdy Kankuro i Edo Sasori się spotkali, to ich pojedynek trwał łącznie jakąś minutę. A szkoda. 6. Orochimaru. Tu kilka osób może złapać się za głowę i pomyśleć, kto do cholery robi tą topkę? No ja. Rzecz w tym, że wielu docenia Orochimaru, ale robi to tylko częściowo. Oczywiście, że w większości przypadków jest on dużo mniej lubiany niż Jiraiya i Tsunade, ale tak naprawdę faktem jest, że nawet ta dwójka miałaby straszny problem z pokonaniem go. I chodzi mi raczej o to, że nawet jeśli mówiąc kolokwialnie obiliby mu pysk, to by go nie zabili. Już nawet nie chodzi o to, żeby nie potrafili tego zrobić, bo mają dobre serduszko, ale o to, że no, to jest po prostu Orochimaru, on jest praktycznie niezabijalny i szczerze mówiąc powątpiewam, że kiedykolwiek zostanie zabity na dobre. Aha, no i trzeba chyba jeszcze wspomnieć, że jest on reinkarnacją Krzysztofa Ibisza, który z rok na rok jest coraz młodszy. Zna on też tak z miliard jutsu Orochimaru, nie Ibisz, w tym też takich jak Edo Tensei, dzięki któremu może przyzwać naprawdę niesamowicie silne jednostki. Siła tej postaci leży po prostu w tym, że nikt nie zna sposobu na finalne zabicie go. Co byś nie zrobił, jest duże prawdopodobieństwo, że on i tak wyjdzie z jakiejś nory prędzej czy później. 5. Yamato. Musiałem go tutaj dodać. Wiele osób uważa go za taki gorszy zamiennik Kakashiego i owszem, uważam, że jest słabszy, ale to w ogóle nie znaczy, że jest słaby czy doceniany. Nie chodzi tutaj o jakiekolwiek lubienie albo nielubienie tej postaci, bo jest zdecydowanie za mało wiadomo o tej postaci, choć to też nie tak, że nie wiadomo o nim nic. W każdym razie, jako jeden z niewielu jest w stanie używać Mokutona, który to nie jest prawie w ogóle widoczny aż do wątków z Hashiramą. Odegrał natomiast bardzo ważną rolę w treningu Naruto i pomimo takiej trochę bezpłciowości tej postaci, chyba tego słowa bym użył, ma on bardzo dużą wiedzę, którą potrafi wykorzystać. I zaznaczam tu ponownie, jasne, że nie jest on jakoś bardzo silny w porównaniu do innych i to nie tak, że to ja odkryłem jakąś magiczną tajemnicę o jego zdolnościach, uważam jednak, że trzeba powiedzieć o tym, że jest on naprawdę dobrym Joninem, szczególnie jeśli spojrzycie na Joninów z Konohy, zdecydowanie nie miałby szans z Gajem czy Kakashim, ale zresztą myślę, że mógłby sobie śmiało poradzić. 4. Kakuzu. Pomimo bycia w Akatsuki, zauważyłem, że bardzo dużo osób nie docenia Kakuzu. I już nawet nie chodzi o to, że ten gość przeżył walkę z Hashiramą, bo my jako widzowie nigdy tego nie widzieliśmy, więc to czcze gadanie. Jednakże, Kakuzu to jest mega kocur. Po pierwsze jest go bardzo ciężko zabić z oczywistych względów. Chłop ma więcej żyć niż miało się w przeciętnych grach 20 lat temu. Po drugie może używać wszystkich 5 natur czakry, w dodatku jednocześnie, bo może rozdzielić swoje serca na osobne ciała i wygląda na to, że posługuje się nimi bez żadnych problemów, tak jakby wypuścił je do walki i w ogóle się tym nie przejmował. Po trzecie dowodem na jego zajebistość może być sam wiek. 91 lat będąc w większości tego czasu gościem żyjącym poza wioską. Prawdopodobnie powodem, dlaczego akurat on jest tak niedoceniany, jest to, jak zginął. Ludzie zapomnieli, że ten gość walczył przedtem z takim Kakashim i jego ekipą, a Naruto go tylko dobił i zebrał za to wszystkie pochwały. Poza tym nie widzieliśmy go za bardzo w akcji, ale sposób, w jaki walczy i jest pewien swoich umiejętności, w moim odczuciu oddaje jego siłę. 3. Gaara. Jest to kolejna postać, która jest silna, ale jednocześnie utonęła gdzieś w cieniu takiego Naruto. Z racji tego, że w pierwszym sezonie był złym gościem chcącym tylko zabijać, budził grozę i było widać jego potęgę. Ja osobiście nawet się go bałem za dzieciaka, wydawał mi się straszny i silny. To się zmieniło wraz z pokonaniem go przez Naruto. Wtedy też zmienił stronę na dobrego i to już nieważne, czy to dobrze dla fabuły czy nie. Jednakże gdzieś wtedy czar prysł. Oczywiście to nie tak, że po tym Gaara przestał być jakkolwiek pokazywany, bo chociażby walka z Kimimaro w jego wykonaniu była naprawdę ciekawa. Choć całe show skradł pijany Rock Lee i Kimimaro, który również był bardzo silną, nieco obrzydliwą postacią, tak jak kiedyś Gaara. Nie zrozumcie mnie źle, to nie tak, że nie lubię Gaary, bo jest bardzo fajną postacią, ale po tym, gdy przeszedł na dobrą stronę, to z automatu dużo rzadziej go pokazywano, a w międzyczasie tak szybko wzmacniał się Naruto, że Gaara, choć nietypowy i silny, jest porównywalny do takiego Naruto, a jednocześnie przez to nie wiem, czy ma chociaż 10% jego siły. 2. Tsunade.
Piąta Hokage, która jest naprawdę silna, a z drugiej strony naprawdę rzadko to pokazuje. Z początku Tsunade była pokazywana jako taka zadziorna babka, co pstryczkiem palca wyrzuciła Naruto na znaczną odległość. Każdy też wie o tym, że jak gonicie jej pięść, to lepiej się stamtąd zmywać, bo może się okazać, że nic z ciebie nie zostanie. To wszystko wróciło z całkiem fajną nawiązką podczas walki z Madarą, gdzie ta kobieta pokazała, na co ją stać, ale pomiędzy tym wszystkim było bardzo, bardzo dużo pustki. Nagle się okazywało, że boi się krwi, miała problem nawet z młodym Kabuto, głównie leczyła, a jej siła polegała na rozwalaniu wszystkiego wokoło. Myślę, że to właśnie przez to tak długo nie doceniano Tsunade. Finalnie może i owszem, bo we wcześniej wspomnianej walce z Madarą pokazała, jak połączyć potęgę leczenia wraz z potężną siłą. Wtedy też zyskała częściową nieśmiertelność, która pozwoliła jej na jakiekolwiek działanie przeciwko takiej personie, jaką był Madara Uchiha. Problemem jest właśnie ta środkowa część jej historii, w której nie pokazywała się zbyt długo jako osoba, która faktycznie mogłaby pokazać, na co ją stać. A pomiędzy jej debiutem w anime a walką na wojnie minęły dosłownie lata. I te właśnie lata wystarczyły, by zapomnieć o sile Tsunade. 1. Sakura Haruno. Tak, pewnie nie spodziewaliście się, że wrzucę tutaj tą postać, a jednak. Wszyscy dobrze znamy memy o tym, że Sakura jest bezużyteczna. Te memy oczywiście nie wzięły się znikąd i mają w sobie sporo prawdy, a ja nadal będę z niej śmieszkować. Jednak ludzie, w tym też ja, długo ją postrzegali jako totalnego gówniaka, nic nie potrafiącego. Moje zdanie o niej się zmieniło tak naprawdę za waszą sprawą, bo po wielu razach pokazywania mi jej siły w końcu ją uznałem. Akurat w moim przypadku działało to na takiej zasadzie, że Sakura mnie uber wkurwi. Na początku rzeczywiście nie potrafiła kompletnie nic, podejmowała głupie decyzje, więc ja mimo tego, że była główną postacią, ją całkowicie ignorowałem. Po prostu gdy była pokazywana na ekranie, to reagowałem niesmakiem i nie przyjmowałem niczego, co ona by sobą pokazała. Akurat w tym przypadku są dwa obozy. Jeden taki, który śmieszkuje z Sakury, że hehe, ale to bezużyteczne gówno, a drugi, który przecenia jej umiejętności. Ja wciąż jestem w tym pierwszym obozie, bo tak rzeczywiście przez długi okres czasu było. Sakura jest po prostu no taką kopią Tsunade, ba, najpewniej nawet ją przerosła. Problemem u niej jest niestety to, że w przypadku Tsunade porównywalnej do Jirai i Orochimaru jeszcze ktoś tam uznaje jej siłę, ale Sakura jest porównywana do Sasuke czy Naruto, którzy odbiegli zdecydowanie za daleko od kogokolwiek, po czym Sakura stwierdziła, że w końcu ich dogoniła. No nie, trzeba docenić, że jest silna, ale też bez przesady. Być może zauważyliście pewien schemat, który pojawił się w tym odcinku. W zdecydowanej większości przypadków było po prostu tak, że postać miała za mało czasu antenowego lub nadzwyczajnie w świecie ją znerfili na potrzeby fabuły, co często później nie odzwierciedla tego, co mówi się o postaci, a jak faktycznie jest to przedstawione. To dość powszechny błąd w tego typu długich produkcjach, dlatego nie ma co się dziwić, że niektóre postacie dostały nieco w tym kontekście. Ogólny balans, przedstawienie tego wszystkiego i wymyślenie to rzecz cholernie ciężka, dlatego ja osobiście ani trochę się nie dziwię, że zostało to pokazane w ten, a nie inny sposób. Żegnam się już z wami, jeśli interesuje was więcej odcinków na temat Naruto, zapraszam jak co tydzień w niedzielę o 12. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!